Dzień dobry, cześć, witam się z Wami w 2024 roku. Wow, trochę mam takie wrażenie, wymawiając tę datę, jakbym mówiła z przyszłości. Dzisiaj mamy 6 stycznia i ja właśnie w tym momencie przygotowuję się do koncertu skrzypcowego mojej grupy uczniów. Moje dzieciaki razem z Olkiem pojechali na urodziny do koleżanki. W tym momencie mamy do godziny 12 i szereg rzeczy do przygotowania, do wzięcia ze sobą, do ułożenia w głowie. Ale na szczęście właśnie jestem sama, więc mogę szybko ogarnąć wszystkie najważniejsze rzeczy. W tym momencie właśnie pakuję takie małe prezenciki, które przygotowałam dla każdego ucznia. Jest to bryloczek na klucze z kluczem wiolinowym. Także taki mały gadżet dla każdego studenta. Do tego jeszcze kupiłam takie ołówki muzyczne. Także każdy będzie mógł się poczęstować takim jednym ołówkiem. Przygotowuję to, a później zabieram się za przygotowanie wszystkich nut, stojaków i dekoracji, bo ten koncert świąteczny odbywa się po świętach i o ile w Polsce nie byłoby to nic dziwnego, bo czas śpiewania kolęd i w ogóle takiej świątecznej atmosfery towarzyszy nam najczęściej do końca stycznia, a nawet jeszcze w lutym. Możemy w niektórych miejscach podziwiać dekoracje świąteczne. Tak tutaj wszystko znika wraz z 1 stycznia. No i niestety prawdopodobnie, tego nie wiem w 100%, ale prawdopodobnie w Clubhouse'ie, w którym mamy dzisiaj właśnie ten koncert, już nie będzie żadnych dekoracji. Także chcę ze sobą spakować choinkę, to znaczy takie malutkie choineczki, jakąś może girlandę, światełka, które gdzieś tam chciałabym porozwieszać, no i jakoś zaimprowizować jeszcze ten świąteczny nastrój. Dodatkowo sobie utrudniłam sprawę, bo cały koncert będzie się odbywał jeszcze z takim dodatkowym bufetem, takim bardzo symbolicznym, no ale jednak zawsze trzeba troszeczkę tego więcej przygotować. Ale fajnie, powiem Wam, że spełnia się moje marzenie. Naprawdę, tak stałam przed lustrem przed chwilą, robiąc makijaż i włosy właśnie na ten koncert i tak sobie myślałam, że jestem właśnie taka trochę podekscytowana, zdenerwowana, żeby wszystko dobrze wyszło i potem kolejną myślą było, że kurczę, zawsze chciałam organizować takie rzeczy, mieć jakąś grupę osób, która w jakiś tam artystyczny sposób się udziela i teraz mogę od początku do końca pokierować tymi działaniami, wymyślić cały scenariusz tego wydarzenia, a potem go zrealizować, także no super się cieszę, naprawdę dodaje mi to mega skrzydeł i jeżeli ten 2024 będzie taki jak jego pierwsze dni, no to zapowiada się bardzo, bardzo ekscytujący rok. Dobra, zabieram się za pakowanie. Tradycyjnie jak to ja nie włączam kamery, jak przygotowuję rzeczy, bo za dużo czasu to zajmuje, przestawianie i tak dalej kamery. Tutaj mam zapakowane podkładki pod różne przysmaki, które mogą przynieść ludzie, czyli owoce, ciasteczka, ciasta. Mam w ogóle taką fajną, popatrzcie, podkładkę na owoce, warzywa, ale to jest taka Lazy Susan, nie widać oczywiście, ale ona się kręci. Także tutaj można kupić naprawdę całe mnóstwo takich plastikowych akcesoriów, które są przydatne na imprezy. No i ja tak kolekcjonuję je od pewnego czasu i raz na jakiś czas, o proszę bardzo, to też jest taka patera zrobiona z jakiegoś sztucznego materiału. Niestety rdza ją żre, więc to takie jest, ale położę na tym jakieś chusteczki, więc nie będzie tego widać. No, w każdym razie pakuję wszystkie rzeczy takie niezbędne do tego, żeby ustawić wszystko na stołach. Co prawda większość osób pozapisywała się na to, co przyniesie, ale ja doszłam do wniosku, że na wszelki wypadek wezmę po prostu jeszcze jakieś rzeczy, jakby się okazało, że czegoś nam brakuje. Obrus, który dość przypadkowo idealnie nadaje się na tą ceremonię. Ja po prostu uwielbiam paski biało-czerwone, w sumie każde, a biało-czerwone no to idealnie pasują na tą uroczystość. Także ktoś ma przynieść 3 różne obrusy właśnie takie jednorazowe, no ale ja zabezpieczam jeszcze. Rzeczy spakowane i zaraz wychodzimy. Oszczędzę Wam słuchania mojej gadaniny i pokażę Wam tylko kilka występów z całego koncertu. W trakcie tego wydarzenia wzięło udział 10 uczniów, z czego pokażę Wam dzisiaj Hanię, Stefanka i kilka osób, które wyraziło zgodę na udostępnienie tego materiału we vlogu. Let's warmly welcome Hania, who will play for us Jingle Bells and Twinkle Twinkle Little Star. For all of us, it's the very first moment when we are playing solo. So all of us are, you know, stressful that something will happen. And for students, I want to just say, calm down, relax, and I need to say the same to myself. Stefan, are you ready? Come on. Okay. Concerto. No i już po koncercie emocje opadły, a wraz z nimi moje zdrowie. Tak najczęściej u mnie jest, jeżeli mam jakieś wydarzenie, coś do zrealizowania i wymaga to ode mnie stresu i większego zaangażowania, to przypłacam to najczęściej zdrowiem później i odchorowuję całą sytuację. Także od razu po tym złapałam jakiegoś wirusa, który no niby już lepiej się czuje, ale cały czas katar i głos nie wrócił do swojego stanu sprzed przeziębienia. W każdym razie jestem bardzo zadowolona z koncertu. Oczywiście już mam listę rzeczy, które bym zmieniła. Tak, nie rozstaję się z tym ostatnio. Listę rzeczy, które bym zmieniła, które poprawię, ale bardzo jestem dumna ze wszystkich studentów, ze wszystkich uczniów. Atmosfera była przecudna, było rodzinnie, tak jak miało być właśnie. Wszyscy się znamy. Teraz już wszyscy się znamy. Na pewno był to pierwszy koncert z serii, które będę robić. Kolejny już przede mną w czerwcu. No będzie się działo strasznie, strasznie jestem z tego dumna. Jestem dumna z każdej osoby, która występowała. No, a teraz już trzeba zejść na ziemię, ściągnąć święta. Musimy wszystkie rzeczy świąteczne posprzątać, pudła wynieść na górę i wziąć się za życie takie codzienne, za realizację postanowień noworocznych. Jestem ciekawa, czy jakieś macie, ale do tego wrócę już pewnie w kolejnym filmie. A teraz zabieramy się za organizację przestrzeni w domu po świętach. To jest, kiedy prosisz męża o to, żeby wyniósł pudła z rzeczami świątecznymi na strych. Zamiast wynosić, stwierdził, że będzie strych przerabiać. Olek? Co? Przyznaj się, coś ty znowu wymyślił? O nie chcę tego mieć nakręcone. To był mądry pomysł. Dorabiam podłogę. Miało być prosto i przyjemnie, miało być to tylko zarzucenie takiej płyty na tą część, na te deski. Ale co się okazało? Okazało się, że kable idą, jest kilka kabli, które idą właśnie pomiędzy i Trzeba dołożyć desek do góry, żeby tą płytę wiórową położyć na wierzch, tak? Tak, trzeba mieć odległość. No już po prostu, skoro i tak muszę podnosić, no to już podnoszę tak jak trzeba, więc o widzisz, o, tu ten kabel tak przechodzi luźno. No właśnie widzę, tak. W desce dziurę, no i ten. O, ten kabel się rozchodzi. Tam no jest więcej tych kabli, które muszą... No, raz, aha, dwa. Ale to jest ten sam jeden, tak? Tak. A i tutaj, ale tutaj tych kabli, tutaj nie będziemy mieli podłogi, czy będziemy mieli? Gdzie? Tu. Nie, podłoga będzie o tutaj, o tak. O, tak na wprost tylko. W każdym razie zrobili nam podłogę tylko tutaj, po tej części, tak żeby dojść do tych klimatyzatorów, a tutaj ta cała część była nieużytkowa. Można tutaj wpaść, no to jest, wiecie, jak tutaj domy się buduje, wszystko jest z kartonu. Olek dorabia po prostu tą taką samą podłogę, żebyśmy mogli więcej skorzystać z tego strychu i więcej pudeł tutaj położyć. Z dekoracjami świątecznymi głównie, no bo to o to się rozbija. Jak widzicie, my tutaj nie przechołipujemy praktycznie nic, no w tym momencie. Jest tylko jedno pudło i tutaj mamy jakieś pozostałości po płytkach, które nam zostawili jeszcze właśnie budowniczy. Budowy. No, także taka historia. Schodzę na dół. No i święta sprzątnięte. Z jednej strony mam wrażenie, że po świętach w domu robi się pusto i tak bardzo minimalistycznie, a z drugiej strony lubię tą energię i tą czystość, harmonię, która pojawia się wraz z Nowym Rokiem. Także życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na ten 2024 rok, a sobie samej trochę lepszej organizacji, żeby móc dla Was nagrywać więcej filmów. Do zobaczenia w kolejnych i dzięki za oglądanie dzisiejszego.